Absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współzałożyciel studia filmów animowanych. Niestrudzony eksperymentator, wynalazca nowych technik realizacji filmu bez kamery. Kompozytor i wykonawca muzyki do własnych filmów. Refleksyjny kpiarz i genialny twórca. Julian Józef Antonisz. Wszyscy wiemy, jak działa jamniczek. To znaczy wiemy mniej więcej. Tymczasem zasada działania jamniczka nie jest tak prosta, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Julian Antonisz postanowił ją wyjaśnić. A że uczynił to w sposób niebywale precyzyjny, w dowód uznania otrzymał feniksy, lajkoniki, wyróżnienia i nagrody w kraju i za granicą. Tak działa prosta elektryczna, mechaniczna stukawka-pukawka. Tak działa kapa citron wierzchniowe. Tak działa pimp dżawula de fuzelina. Tak działa elektrokapuściocha. Tak działa kożówka stalowa. Tak działa agrawka. Inne okropnie złożone wynalazki. A jak działa jamniczek? Posiada głowę, środek i tylną część ciała. W środku ma kiszkę. Ostatecznie wszystko, co żyje, ma w środku jakąś kiszkę. Jamniczek posiada trzy stany emocjonalne. Może być zły, wściekły a może być smutny, żałosny. Może być radosny, wesoły. Może być wesoły. Bo ja się boję uczyć i tu, i tam. Może być wesoły.
Nieniżmy jamniczka, bo to bardzo skomplikowany mechanizm, przy którym nawet komputer to ma lepiej, bo... Nieniżmy kliczucha. Szczupaka. Nie niżmy żurawki. Bo to są zwierzątka nam potrzebne do życia. Starajmy się raczej naśladować przyrodę. Zbudujmy silnik mięśniowy cichubieżnej. Jedno oko motyla składa się z tysięcy fotodiod biologicznych. Jedna fotodioda germanowa typu FG70 kosztuje 75 zł. Razy dwoje oczu, niszcząc jednego motyla, niszczymy wysokiej klasy sprzęt biologicznej wartości 30 milionów złotych. Nie niszczmy jamniczka. Po krótkim, acz pełnym treści wykładzie zoologicznym, czas zmierzyć się z historią, nauczycielką życia. Za chwilę posiądziemy wiedzę o sielskim życiu naszych praszczurów i jego tragicznym końcu oraz o tym, skąd się wziął orzeł biały, pod którego skrzydłami do dziś się znajdujemy.
teraz przeskok do współczesności. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że na dzieła sztuki, podobnie jak na przejawy poezji, możemy się natknąć praktycznie wszędzie. A ludzi małej wiary, którzy mogliby podać w wątpliwość powyższe stwierdzenie, zapraszamy na niecodzienny wernisaż. Oto Juliana Antonisza Natchniona wizja. Film o sztuce biurowej. Biura, biurka, jak okiem sięgnąć nowy, wspaniały świat. Zdejmijmy oficjalną warstwę oficjalnego biuraryzmu. A tam się dzieje, tam kipi, tam wreszcie życie artystyczne. Ci ludzie to są artyści. Oni tworzą sztukę, sztukę prawdziwą, sztukę XX wieku, która buchnie niedługo całą mocą, która zakasuje definitywnie wszystkie izmy i konceptualizm. Tak, jak to się stało z gotyzmem w XX wieku. Nie mówiąc już o neoantykonceptualizmie. Przełomu 19825 na 6. W chwilach wolnych od pracy, co tu gadać? Dehumanizującej oni tworzą. Tworzą choćby między ową przerwą śniadaniową 16:68, 8:72,5. Oni majsterklepkują, wiedząc, że życie bez owej metafizycznej omasty, jaką jest sztuka, byłoby tylko życiem bez owej omasty. Są wśród nich Van Goghi i Nikifory. Tak, Uciepki, Picasso i Matejki. Być może niektóre prace są naiwne, niektóre zbyt dojrzałe. Nie w tym rzecz. Ważne, że nowy prąd wzbiera. Wachlarz prac jest niezwykle szeroki, począwszy od malarstwa klasycznego, grafiki, form przemysłowych, konserwacji, opakowań, rzeźby, aż do wynalazków politechnicznych, racjonalizacji BHP i dowcipów rysunkowo-sytuacyjnych. Jest tu też teatr, kabaret, piosenka, literatura, cóż jeszcze, gastronomia, a nawet lotnictwo, bo wszędzie są twórcy biurorezmu. Ilość prac jest ogromna, lecz ze względu na brak czasu przedstawiamy Państwu tylko niektóre z nich. Co roku na dorocznym Biennale Sztuki Biurowej eksponuje się prace. Przytnijmy wstęgę, wejdźmy. Pieczątka z kukułku. Kukułka z pieczątką. Leonardo da Vinci, dama z pieczątką. Pieczątka w kształcie łasiczki. Łasiczka w kształcie pieczątki. Łasiczko, pieczątka bez damy. Pieczątka flomastrowa, gwoździowa, pieczątka świderkowa, pieczątka łyżeczkowa, pieczątka widelcowa, pieczątka pędzlowa włosiowa, młoda damska. Mylący Drozdowska z Biurkowska. Poduszkowy wyciszacz z Kark Petenta.
wyciszacz totalny. Ostraszenie zwierzątkowe. Petenta. To ładne w kolorze. Antyklamka. Straszny odstraszacz petenta mówi. Trzy razy. Hu, hu, hu. I zionie płonącą mieszaniną propan-butan. Upiorny odstraszacz surrealistyczny. Urządzenie politechniczne wykonał starszy referent Pisioł. Na kolanniki. Automatyczny samomieszacz herbatki z tysynu. Wniosek racjonalizatorski. Dyrektorowa nakolanowa gumowa sekretarka pneumatyczna. Automatyczny naciskacz widełek telefonu. Sztuczny referent. Właściwie może wyjść do miasta po cytryny. Działko na biurkowe, pojemność magazynku 36 paragrafów plus dwa załatwione odmownie. Optymistyczniacz pozytywny. Plastikowy plasterek cytryny do wielokrotnego użycia. Łapownikownik automatyczny. Maszyna elektrostatyczna do elektrostrząsania petenta. Napięcie 20 tysięcy woltów. Retro biurko z fontanną. Wysokogórskie plenerowe turystyczne biurko na szelkach, bardzo praktyczne na Giewoncie. Akwatinta z akwanautą. Tytuł o szczebel wyżej. ADD z paragrafem. Wierna kopia bitwy pod Grunwaldem wykonana na maszynie. To szalenie graficzne. Fantazyjny formularz A4 z kurantem i dezodorantem. Biurko helikopterowe. Biurko na tranzystorach. Tranzystory na biurku. Biurko trzypokojowe z kuchnią, łazienką i pawlaczem na bibułę w stylu Fendersikl. Załatwiacz odmowny, definitywny. Na podstawie tych kilku
przykładów możemy sobie wyobrazić bogactwo tematyczne całej wystawy. Wysoki poziom artystyczny eksponatów rokuje jak najlepsze nadzieje na dalszy rozwój tego żywiołowego prądu w sztuce współczesnej. Tak więc pełnia optymizmu zapraszamy Państwa na następne Biennale. Do zobaczenia! Wrażliwym koneserom sztuki już dziękujemy. Poprosimy o pozostanie przy odbiornikach tylko widzów o mocnych nerwach. Teraz bowiem będzie film Grozy. Pamiętaj, groza czai się wszędzie. Profesorze, niech Pan nam w krótkich słowach uzasadni zasadność koncepcji filmu Pana profesora, który zobaczymy za moment. Widza w kinie trzeba straszyć, panie. A to dlatego, że świat, w którym żyjemy, jest okropny. To jakieś, panie, kataklizmy, to narkotyki, to wojny, panie, to zanieczyszczenia środowiska, to remanent. Także widz, który idzie do kina, jest już wystarczająco przygnębiony, panie, i chciałby o tym wszystkim zapomnieć. Ale jak sobie popatrzy na jakąś głupią komedyjkę, to tylko na chwilę się rozerwie, a potem znów się przygnębi. Więc niezbędnym jest, aby widza tak nastraszyć, tak dognębić w kinie, aby po wyjściu wszystkie życiowe problemy wydały mu się blachostkami. Czyli aby nastąpiło tak zwane odgnębienie bólu grdyczki poprzez dostraszenie cytotchawki de Versona, panie. Zresztą, pani i tak tego nie zrozumie, bo ja mówię terminami naukowymi, a pani jest kobietą po prostu. Dlatego powiem prosto z mostu, po chłopsku, wrylo widza, paniusiu, wrylo! Zobaczymy teraz ten film, a właściwie dwa filmy. Film grozy oraz u dentysty. Baba Jaga, panie! Baba Jaga! Szatany, panie! Wampiry! Wilkołaki, panie! Bzica schudowa, panie! Jeziora zagranicznego, panie. Kelner restauracji. Oleju, panie! Kotlet schabowy, panie!
Ptaszek, panie! Ptaszek! Słoneczko! No słoneczko, panie! Romanin! Samochód syrena, panie. Wariat! Opętaniec, panie! Własna żona! Własna! Cholera wie, co to jest, panie! Stwierdziła na sobie, jest pani tak przerażona filmem, no że aż strach. I teraz jak pani wyjdzie na ulicę, to poczuje się pani szczęśliwa. Czy czuje się pani już choć trochę szczęśliwsza? Tak, czuję się. No widzi pani. No, wampiry! Do widzenia, panie profesorze. Miał pan rację. Życie jest piękne. Dla wytchnienia po przerażających przygodach u dentysty rzućmy okiem na dookolną rzeczywistość. Nie będzie to jednak zwyczajny rzut, ani zwyczajne spojrzenie. Przyjrzymy się światu oczami Juliana Antonisza, non-kamerowo.
się światom, naukowcom na mózgu usiadło. Dziwne korepecje naukowcy wykocypowali, kułaka zlikwidowali, okręty wypożyczali, żonami się pożegnali. Ekspedycje morskie prokurują, na Antantydę wypływują, o starej wieprzowinie zapominawują. Kryla rakotwórczego chciewać połowują, połowywać chciewują. Naród chcą karmić krylami, co się całe tysiąclecie żywił wędlinami. Całego narodu żołądek zatrują, ludzie się pochorują. Może by eksperymentować, tylko zwykłe świnie jak zawsze na powrót chować. Kułaka na powrót rekordy wodować. Komendarz w kronice non kameralnej. Staropolszczyzno czytam jest, gdyż odebranie się od języka korzeni jest kryzysu przyczyną. Oto stare prasłowiańskie przepisom na smaczną potrawę, na starą smaczną potrawę. Na rożę trzy młode wieprze wziąć, solą korzeniami nacierać, miodem pitnym obficie polewać, a nie żałować majeranku i szałwi. Wryniętę sosem smakowitym spozierać, co obsuszeje ogniem znowu polewać. Na ten czas pierwszą butelczynę gorzałki począć rozlewać. Złe noce przepędzające jałowcem kadzić. Skórkę rumianą nacinając szynkę, polędwicę, baleron wydobyć. Gorzałką i piwem teraz już obficie zakropić. Nie spiesząc się zbytnio, ohędożyć się uprzednio, pożywać wesoło i smacznie. Ludziska na księżycu latają, skompromitowane transporty produkują, a świniaka, co sam rośnie, kartofelum tylko zjada, nie potrafią. Ostatnie siedlisko resztek zróżowaniałego, rozkłaczonego, a ustro węgierskiego rozperfermiałych resztek polskich panów. W ramach rewoloryzacji ostatni zabytkowy fotoplastikom zlikwidowany. Czy odpukać dzwon Zygmunta też zlikwidowan będzie? Zagadkowe topienie przez poniemiecką hitlerowską łódź podwodną U-25 rozszyfrowane ton leżą pod wodą. W Zatoce Gdańskiej 30 lat po wojnie podobno nieżywa. Łódź podwójna podwodna w nocy pływa. Topi nasze statki z żywnością także. W trójkącie bermudzkim pazerni Niemcy marynarze się nie oddali. Rozkazowi
i kapitulacji, mobilizacji. W roku pańskim 45, jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem. A oto zatopienie 10-17 przez U-25 przez naszego rysownika. Pańskim 81 wytrysnęła w Polsce przypadkowo ropa wielka naftowa. Jak się zapaliła od papierosa, to do niej strzelali, aż ją ugasili. Jak ją ugasili, to ją zmarnowali, bo gaz wypuścili, ciśnienie siadło, wydobycie spadło. Kurek zakręcili, apetytu ludziom narobili. A oto wytrysk, tak jak ją widział nasz rysownik w telewizorze. W roku pańskim, łońskim, anno domini, zaczął szaleć wielki kryzys gospodarczy. Była wielka bieda. Bieda była spowodowana tym, że sytuacja w kosmosie była niedobra, bo Ziemia po wielkim wybuchu wraz z innymi ciałami niebieskimi, pędząc w pustki wszechświatowe, niezbadane rewiry natrafiła na coraz to nowe, złośliwe cząstki promienia twórcze, korpu luralne, które atakowały mózgi jej mieszkańców. A to nałożone tłoczenie ludzi w nowym osiedlach, ślamsach, podawało, że ludziska wariowali do tego stopnia, że zaczęły się szerzyć nowe, nieznane przez laty zboczeństwa seksualne NP. Stosunek z niedogrzanym kaloryferem, a nawet z własną żoną.